Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Ostatnio mniej tego nagrywamy, ale program jest niesamowity. Dzisiejszym gościem jest Jacek Santorski i chcemy porozmawiać o Akademii Psychologii Przywództwa. Jacek prowadzi tą akademię. Teraz będzie 12. edycja. No właśnie chciałem powiedzieć 11 tak. lat, a pomyliłbym się będzie. Niewiele, tak? Więc można powiedzieć, że to jest na styku 11-12. Od listopada zacznie się 12. edycja. Mam nadzieję, że szczęśliwie jak dotąd, niezależnie czy w realu, czy wirtualnie, skończymy na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Rozmawialiśmy w lecie o tym projekcie i umówiliśmy się, że nagramy we wrześniu. Jest wrzesień, także dotrzymujemy słowa, odcinek o tym. Bardzo mi się podobało wtedy, co opowiedziałeś. Pamiętam, że było strasznie gorąco, to był jakiś czerwiec, lipiec. Mm-hmm. Jacy ludzie przychodzą do Akademii Psychologii Przywództwa i po co przychodzą? Opiszesz to może? Tak, zwłaszcza, że to potem czyni to doświadczenie społeczne ciekawym, interesującym, bo grupa jest zróżnicowana. Poza może jednym, że bez żadnych zabiegów z naszej strony, gdzieś od 6 lat mamy rok w rok, i w tym roku też tak się układa rekrutację, pełną reprezentację płci 50/50. Czyli można powiedzieć, że nad reprezentację kobiet. Ale nie robicie tego sztucznie? Właśnie zupełnie nie. Okay. Tak wyszło, to jest bardzo ciekawe. W tym sensie jest to nadreprezentacja kobiet, bowiem nasz projekt jest zaadresowany do właścicielek i właścicieli zarządzających, do zarządzających korporacjami albo ich, albo korporacjami, w których akcjonariat jest rozproszony, albo właściciele nie decydują się na takie doświadczenie. I to jest mniej więcej 60-70% naszych uczestników, a 30% to są albo oczekujący na te stanowiska. Czasem w firmach rodzinnych ojciec i syn są w różnych grupach i gdzieś tam sprawdzają, jak swoje wewnętrzne kropki połączyć. No, albo talenty. Zdarza się, że ktoś sobie to sam finansuje. I tacy młodzi freelancerzy, aczkolwiek mamy znacznie więcej osób, którzy są w kryzysie lub przesileniu średniego wieku firmy, aniżeli startupu. Więc środowisko jest różnorodne i spójne. Spójność jest taka, że wszyscy, którzy do nas przychodzą, są w jakimś momencie, który skłania do zatrzymania i samorefleksji, bo ci, którzy do nas przychodzą, już wiedzą, że to, co robimy, tym się różni, bo jesteśmy w Szkole Biznesu Politechniki, która ma od 12 lat naszą akademię, od blisko 30 lat MBA, że struktura tego, gdyby popatrzeć na nasz program, za chwilę będę mógł o tym powiedzieć, można powiedzieć, że można rozpisać nasz program, który zresztą jest dostępny na naszych stronach, na kompetencje, które przerabiamy krok za krokiem. Niemniej oprócz tej wiedzy i tych kompetencji jest coś takiego tajemniczego, a ta tajemnica ma swoją anatomię i fizjologię i mogę o niej powiedzieć, że jest to doświadczenie, które dla wielu jest doświadczeniem zmiany wewnętrznej, doświadczeniem umocnienia tego, co wcześniej było jakąś tęsknotą, czy kiełkowało jako możliwości i po prostu na tym szczeblu zrozumienia biznesu i swojej pozycji, dlatego mnie fascynują lewary biznesowe, fascynuje mnie przedsiębiorczość. Natomiast ci, którzy do nas przychodzą, mogą się najwyżej dzielić i odpowiadać, czy zaspokajać moją ciekawość, jak oni lewarują, skalują, jakie modele stosują. Oni po prostu znają się na biznesie, można mówiąc tak trochę prościej, oni umieją zarabiać pieniądze. Natomiast właśnie dlatego, albo z niezależnych powodów, chcą zapytać siebie, kim są, kim mogą się stać. A zdarza się, że ktoś... A jak również, kim jest ich firma, tak? I kim ta firma może być. A przy okazji, kim ta firma może być. Zwłaszcza, że w naszym przekazie można się dowiedzieć i usłyszeć, że opieramy się na studiach profesora Manfred Kett de Vries, Holendra, który stworzył tego rodzaju studium na INSEADzie 30 lat temu i oprócz tamtego studium i naszego więcej podobnych w Europie nie ma. I profesor Kett de Vries zaczął od tego, że 30 lat temu, trochę jak mówiący te słowa, przesiadł się z fotela psychoterapeuty, coacha psychologicznego, fotel doradcy biznesu, poznał przedsiębiorców i menadżerów. Ja jeszcze jako wydawca i też wtedy psychoterapeuta wydawałem książkę profesora de Vriesa na temat analizy i struktur i zaburzeń charakterów ludzi. Obydwaj zajmowaliśmy się tamtym. I on to przeniósł na szerszą skalę, pisząc książkę, która stała się bestsellerem pod tytułem Neurotyczne organizacje.
A ta książka oparta była na tezie potwierdzonej w jego studiach, zresztą badaniach, bo inserat jest solidny, że bardzo często organizacja, i to niezależnie od skali, przyjmuje cechy profilu osobowości, indywidualności albo zaburzeń osobowości jej lidera. A więc rzeczywiście tak jak lider powiedziałeś... Lider jest kulturotwórczy dla organizacji. Więc tak jak powiedziałeś, lider może przyjść pracować nad sobą, ale już w tym sensie pracuje nad organizacją, co nie znaczy też, że może nie dostać narzędzi, dzięki których będzie bardziej świadomy, mnie sobie też uprzytamniał, jak organizacja wpływa na niego. Ale wiesz, cieszę się, że wywołałeś INSEAD, bo mi w zeszłym tygodniu właśnie w mojej grupie INSEADowej absolwentów pyknęło, że 20 lat temu równo rozpoczęliśmy studia MBA i pamiętam, miałem przyjemność również z profesorem DeVriesem mieć zajęcia, bo on jeszcze wtedy nauczał, ale tak. Michael Brim i jego żona też prowadzili takie zajęcia, które nazywały się Organizational Behavior, czyli, dokładnie tak. Czyli zachowanie organizacji. Tak. I ja pamiętam na jednych z pierwszych zajęć, kiedy Michael Brim powiedział, że z całych studiów MBA za rok najbardziej wam się przydadzą finanse, budowanie modeli finansowych i tak dalej. Za 10 czy za 15 lat te zajęcia będą najważniejsze. I ja to zauważyłem już zarządzając większymi organizacjami, czy w Dellu, gdy zarządzałem wieloma krajami, że to było super ważne. Ale co ciekawe, jako mikroprzedsiębiorca prowadząc audycję, zauważyłem, że ja mam pewne swoje naleciałości, które są i dobre, i złe. Słuchacze i widzowie widzą mnie w ten sposób. Myśmy dużo, jak to widać na YouTubie, czy słychać, myśmy bardzo dużo ze sobą rozmawiali w offie, więc się też trochę poznaliśmy. I ja specjalnie stworzyłem wartości, żeby w tej organizacji typu, że ma być fajnie, że jakość ponad ilość, że priorytety innych osób nie są naszymi priorytetami, tak? I że mamy z tego godnie żyć. Ten ostatni nam ciągle nie wychodzi. Żeby właśnie swoje słabości móc obudować kulturą. Czy idąc do APP, używając tego skrótu, i mając już firmę, która zarabia setki tysięcy, miliony, dziesiątki milionów, bo to tego typu firmy są, prawda? Jesteśmy w stanie zmienić tą kulturę? Znaczy, jako właściciele, czy też zarządzający? Czasem jesteśmy w stanie zażegnać pewne procesy, które już się tlą. Spowodowane często naszymi... Firma może być na kruchym lodzie, bo kryzys średniego wieku lidera może się przekładać na kryzys średniego wieku firmy. Są inne symptomy kryzysu średniego wieku lidera i to są te takie bardziej popularne. Już nawet abstrahuję od tego, że się nagle zmienia PESEL żony i że tak się składa, że to jest jakaś specjalistka czy asystentka, która była tak zachwycona prezesem, że została zachwycona już w domu z nim. Natomiast szereg symptomów związanych z tym, że firma albo utyka w niezrównoważonym wzroście i oświecony prezes uprzytamnia sobie to, że nie umie zarządzić tym pędem i rozpędem. Albo, że firma utyka, ponieważ od 2 lat nie ma nowych klientów, albo częściej są kłopoty i trudności i pracownicy odchodzą, aniżeli mają jakieś wzrostowe sytuacje. I przytomni liderzy zdają sobie sprawę z tego, że jeszcze nie jest bardzo źle, ale my to nazywamy takim zjawiskiem kruchego lodu, że firma wchodzi na kruchy lód i chcą przyjść i rozpatrzyć, czy i jakie czynniki psychologiczne mogą odgrywać tu rolę. Często ich motywacja na wejściu jest taka, że chcą uzyskać przede wszystkim wiedzę o tym. Czyli natomiast najpierw zrozumieć. Znaczy zrozumieć mechanizmy organizacji, kultury, swojego udziału w tym. Potem chcą jakby pogłębić psychologiczne kompetencje obok strategicznych związane z przywództwem i zarządzaniem, a z czasem odkrywają poprzez, my to nazywamy proces udziału w naszej akademii, że sednem to może być jego wewnętrzna praca ze sobą, dzięki której uzyskuje większą spójność, większą moc i dzięki temu albo staje się jeszcze
bardziej mniej formalnym, mniej zadanym, a bardziej wybieranym autorytetem dla ludzi, albo pozostaje w tej mocy biznesowej i psychologicznej swojej, lecz robi to na przykład mniejszym kosztem, bo robi to swobodniej, robi to w sposób bardziej naturalny. Dokładnie to słowo tutaj mi wchodzi w grę. A mówiłeś też, że przychodzą pokolenia na zajęcie, tak? Czy sukcesja jest też jakimś tematem, który poruszacie? Ciekawe. I znowu, ponieważ jeszcze raz chcę powiedzieć, że my zapraszamy, żeby pracować nad sobą. Jeżeli ktoś ma temat sukcesji, to pracuje nad sobą w swojej sukcesji. I oczywiście, czyli nie nad sukcesją, tylko nad swoim byciem częścią tego procesu. Tak, jak z jednej strony, bo mit o sukcesji mówi, że szuka się właściwej osoby na miejsce tego, który odchodzi, i albo to jest ktoś z dzieci, albo szczególnie wybrana osoba, i on ma go zastąpić. I teraz są dwie drogi demitologizacji tego. Jedna, że sukcesja to zazwyczaj jest zmiana modelu biznesowego, a nie zastąpienie jednego człowieka drugim. Ale drugi jest związany z tym, że sukcesja jest wewnętrznym procesem mentalnym, zachodzącym i w liderze, i w jego oświeconym lub nie otoczeniu, a czasem bronienie się przed sukcesją albo przedwczesne sukcesje, to wszystko wymaga bardzo otwartej rozmowy, bardzo dużej uczciwości wewnętrznej, a czasem naprawdę bardzo trudno jest takie rozmowy prowadzić bez wsparcia grupy czy specjalisty, albo też odważyć się, żeby rozważyć wszystkie czynniki za i przeciw. Nam się zdarzało tak, że nie mamy specjalnych zajęć na temat sukcesji, ale jeżeli kilka osób przychodzi z tym tematem, to my powołujemy dla nich, rozpatrujemy, czego się z tego inni mogą nauczyć, bo w końcu w mechanizmach sukcesji zaszyte są mechanizmy delegowania, są różne wspólne elementy. Zdarzyło nam się kilkakrotnie, że ktoś się do firmy Values, która jest producentem Akademii Psychologii Przywództwa, którą zakładałem z Dominiką Kulczyk i którą ciągle prowadzimy, że zgłaszają się z tematami sukcesyjnymi ojcowie, synowie, matki, córki, i że w efekcie naszej pracy z nimi, nad czynnikami psychologicznymi, oni decydują się przyjść do naszej akademii. I czasem nie mam upoważnienia, żeby wymieniać te marki, ale byś zorientował się, że są znane, że ojciec i syn, którzy ojciec właściwie przychodzi po to, żeby chyba utwierdzić się w tym, że jeszcze nie pora, żeby oddawał i dzielił się tym swoim tronem, a syn przychodzi, żeby pracować nad tym, jak opanować instynkt, żeby przegryźć ojcu tętnicę, a bardziej z klasą przejąć te różne funkcje. I nagle się okazuje, że ten proces może podlegać samoświadomości, samorefleksji, czasem skomunikowaniu się, więc to się w miarę często też pojawia. Ale żeby sukcesja nastąpiła, to jedno pokolenie musi odstąpić, tak? Odejść od tego biznesu praktycznie w całości. I to jest duża praca ze sobą. I to jest duża praca. Bardzo często jest na zakładkę. Bardzo często. Każdy model jest inny. Można powiedzieć, że każda sukcesja jest inna też w pewnym sensie. Tak jak mamy, są różne modele rodziny. Tak, jak są różne modele rodziny, to też modele przekształceń tej rodziny są różne. I zdarzają się modele na zakładkę. Do nas ostatnio uprzytomniłem sobie, że jeszcze nie przychodzą, ale jeżeli ktoś mnie zapytał, dziennikarz mnie zapytał, dlaczego pracujecie mniej ze startupami? Ja powiedziałem, że po prostu my pracujemy z większym zagęszczeniem i natężeniem problemu, które są już wtedy, kiedy przychodzi do nas firma problemów w kryzysie musi być duża. Średniego wieku. Ja sobie uświadomiłem, że z tego też, co widać na świecie, też w Polsce i z mediów, oprócz kryzysów średniego wieku są też kryzysy podeszłego wieku. Liderów i firm. Co to są kryzysy podeszłego wieku liderów i firm? Może się zdarzyć, że ktoś, kto jest moim rówieśnikiem, zatrudnił menadżerów, którym zdelegował różne funkcje, ale nie przekazał pełni władzy i pełni decyzyjnych kompetencji, ale z drugiej strony sam, z uwagi na przemijanie, które nie dla każdego jest łaskawe, tak jak dla nas, przestaje kumać bazę. I ten zespół w pewnym sensie rządzi firmą. I ten zespół rządzi firmą i albo dobrze rządzi, albo ma swoje pomysły, to, że ma swoje albo pomysły swoją agendę. Technologiczne, pół biedy, ale zaczyna mieć swoje agendy, zaczyna mieć swoje pomysły biznesowe i nagle zaczyna się okazywać, że ten
mój rówieśnik, który teraz daje sobie prawo jako 70-latek właśnie w ten sposób mówić też o tych, co mają te kryzysy już podeszłego wieku. Tam się zaczynają dziać naprawdę niedobre rzeczy i wtedy są, nie wiem, telefony, spotkania do założycielki, do założycieli. Zobacz, co tam się u ciebie dzieje, a on nawet nie bardzo rozumie, że źle się dzieje, bo nie zna już kryteriów się tych, których można powiedzieć, że... Albo dobijają się kolejne pokolenia, które chcą to zrobić, a tutaj jest jeszcze potrzeba trzymania tego, chociaż nie ma kompetencji już w pewnym sensie. Także to są sytuacje bardzo trudne i oczywiście my to już rozwiązujemy, jeżeli w ogóle ktoś się z tym zgłasza, no bo czasem jest to konieczne, przynajmniej którejś ze stron, w konsultingu, ale czasem się zdarza, że ktoś, żeby zwiększyć swoją moc albo moc przetrwania takich trudnych procesów, przychodzi do nas. I dzięki lepszemu zrozumieniu siebie i innych może więcej wybaczać, więcej wymagać, uczulić się na inne obszary komunikacji, relacji, aby takie procesy, nawet czasem bardzo autodestruktywne dla ludzi i firm, jakoś naprawiać. I dla rodzin autodestruktywne. Tak. Dla kogo nie jest Akademia Psychologii Przywództwa? Bo już wspomniałem, że startupy nie mają tego zagęszczenia problemów, jak ty to nazwałeś, tak? Czy też spraw do rozwiązania. Akademia Psychologii Przywództwa nie jest dla niegotowych, a to może oznaczać nie tylko jakąś dojrzałość, poziom rozwoju zdrowej części ego, ale też niegotowych motywacyjnie. Nie każdego to może interesować. Nie każdy może mieć tą otwartość też. Niegotowych do samorefleksji, która wymaga samokrytycyzmu, spotkania się ze swoimi słabościami w cudzysłowie, potem, żeby zwiększyć swoją moc. Też publicznie, aczkolwiek ta publiczność to jest, bo jest u nas powiedzmy 70, 100 czy 120 osób, ale one podzielone są na grupy po 9-12 osób, bardzo kameralne, które mają 8 warsztatów weekendowych, prowadzone są przez trenerów, którzy mają na wdechu bardzo duże kompetencje psychoterapeutyczne, a na wydechu biznesowe, ale już w tej publiczności, tej kameralnej 9-12 osobowej grupy, to otwarcie jest tutaj potrzebne i konieczne, a z drugiej strony bardzo często staje się coraz większym walorem. Bardzo często mi się zdarza i moje ego już nie cierpi z czasem tego, że ludzie mówią, przyjechałem do Jacka Santorskiego, jego legendy, a żegnam się z grupą, z którą przestałem być samotny w swojej roli, z którą zbudowaliśmy pewne takie poziomy więzi, które są w każdym kursie. Wszyscy, którzy razem byli na wojnie czy wojsku, też mają potem więzi. Wspólne doświadczenia wiążą. Natomiast tam są szczególne doświadczenia związane z obecnością psychologów, która pracowała z tą grupą, że tam jest naprawdę zdolność i skłonność, żeby mówić na przykład o tak zwanych swoich martwych punktach, czyli na przykład to, co wszyscy we mnie widzą, ale ja nie dostrzegam, a nikt nie ośmielił mi się tego pokazać, ani w domu, ani w pracy. Albo ktoś próbował w domu, ale nie słuchałem, a w pracy się nie ośmielili. I nagle się okazuje, że to publiczne otwarcie, które następuje nie przed setką, przed tą dwunastką, przed tą małą grupą, może być bardzo ważnym doświadczeniem i też takim zwiększającym dostęp do siebie samego. My czasem to, posługując się metaforami, które są w literaturze naszego tematu, mówimy, że niezależnie od tego, że jeżeli ktoś zajrzy do programu, to można powiedzieć, nad jakimi kompetencjami pracujemy co miesiąc. Najpierw pracujemy nad obrazem siebie i zarządzaniem sobą, potem zarządzaniem relacją, potem zarządzaniem zespołem, potem psychologicznymi czynnikami w tym wszystkim, zarządzania zmianą i w zmianie, potem aby znów wrócić do siebie, aby pracować nad tym, żeby móc być sobą w roli lidera, a żeby móc sobie na to pozwolić, trzeba być kimś, być spójnym, bo biada temu, kto jest sobą, a nie jest spójny wewnętrznie. Ale cały ten proces, oprócz tego, że są tematy, które można tam przeczytać, jest właśnie takim procesem powolnego takiego, jak gdyby obierania cebuli. Że najpierw, bo ćwiczenia są aktywne, w soboty i w niedzielę mamy wykłady, choć też interaktywne, ale sednem sprawy są te my to nazywamy nie bez kozery laboratoria sobotnie, że najpierw sobie wzajemnie mówią, jakie pierwsze wrażenia wywierają, nadają sobie imiona, prawda? Już to dla niektórych może być znaczące. Potem analizują swoje style osobowości, style funkcjonowania. Z czasem przechodzą do stylów przywództwa, posługujemy się modelem Worseta Leadership, wszechstronnego przywództwa, aby móc badać na przykład, na ile ja integruję przeciwieństwa, które mogą się współegzystować i się dopełniać, a na ile ich nie przeginam. Ale z czasem przechodzą poza to i pytają, kto jest
posiadaczem tych wrażeń, które sprawia, tych ról, które pełni, tego stylu osobowości. Czy mój styl osobowości to jestem cały ja, czy to jest tylko coś, co ja mam, albo to coś ma mnie, i zaczynają dochodzić do tego, co my nazywamy takim prawdziwym ja i pracą nad swoim charakterem. Tu się dopiero pojawia pojęcie wartości, misji życiowej, miejsca życiowego, nie tak trochę pro forma, nie tak akademicko, tylko z całym szacunkiem dla wszystkiego, co akademickie, tylko tak bardziej nawet egzystencjalnie. Praktycznie. I egzystencjalnie. Mhm. Wrócę do początku tej twojej wypowiedzi, bo to mocno u mnie zarezonowało, bo otwierając się na to, co inni u nas widzą, poszerzamy nasze okno. To Johari, to jest nieznany ja. Dokładnie tak. Ten obszar nieznany ja dokładnie, się to zmniejsza. Jest ten model. Tak, nie, dokładnie. Się zmniejsza. I to YPO ma takie kręgi, IO ma takie kręgi. Tak. W audycji Zaprojektuj swoje życie mamy mastermindy. Tak. I ja to nazywam pokazywaniem lustra. Tak. Tak? To jest skrzywione lustro, no bo ja oczywiście pokazuję ciebie w odbiciu od siebie, więc jest to skrzywienie. A dzięki tym lustrom mogę dostrzec to, czego nie widzę w swoim lusterku. 360 zaczynam widzieć, tak? Co nie widzę w swoim lusterku wstecznym i nie wiem, jaki kilwater za sobą zostawiam, albo to, co jest przede mną, ale zbyt mocne światła mam i też tego nie widzę. Tak, to dokładnie jest to. I czy te grupy, bo powiedziałeś, że te grupy się tworzą, tak. Czy one zostają później? Bardzo często decydują się na kontakty. Teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ostatni rok odbyliśmy w 100% bez spotkań w realu. Zoom ze wszystkimi, z całym swoim dobrodziejstwem. Nasi trenerzy, my uczyliśmy się po prostu prawie, że żonglować tym. Okazuje się, że można robić spotkania osobiste w dwójkach, trójkach, intymne w pokojach, a potem nawet między grupami, że to jest możliwe. I oni jednocześnie zaczynali się ze sobą prywatnie umawiać, że będą tankować na wspólnej stacji, żeby się spotkać, a teraz wszyscy ukończyli ten cykl wirtualnie i lada dzień od chwili, kiedy my to nagrywamy, w połowie września, spotkają się wszyscy w realu. Po raz pierwszy, żeby odebrać dyplomy, które już mają. Rozumiem, że ten kurs, który będziecie robili w tej chwili od listopada, będzie, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, będzie w realu. Zaczynamy w realu. Jesteśmy gotowi na hybrydę. Jesteśmy też gotowi również w sensie takim, powiedziałbym, praktyczno-prawnym, bo tu w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o odpowiedzialność. Przepisy bywają różne. Na przykład przepisy dotyczące szkoły biznesu Politechniki Warszawskiej, która dla nas jest bardzo otwarta, ale mogą mieć swoje standardy. Może się okaże, że one lokalnie z punktu widzenia szkoły biznesu ograniczają grupy do 4 czy 8 osobowych, ponieważ ja jestem producentem tego kursu. A szkoła biznesu jest murem, są murami, ale które mur to jest dają. Potrzebny. Jest potrzebny. Natomiast może być tak, że ja mogę zmienić status tych spotkań na spotkanie szkoleniowe, za które ja biorę odpowiedzialność jako właściciel firmy Valius. Jak mogę się zapisać, jeżeli byłbym zainteresowany? Najlepiej zajrzeć na platformę, którą mamy od roku, z dużą troską o to, żeby była też atrakcyjna, żeby tam się pojawiały nowe informacje. I adres platformy jest app, skrót od Akademia Psychologii Przywództwa, santorskitwórca.pl. Czyli app.santorski.pl. I tam są szczegóły o programie, jest to, co mówię i czego tam trudno napisać, a teraz tylko dzięki takiemu rozmówcy, jak ty, mogę powiedzieć. No i cała procedura zapisywania się. Dziękuję ci ślicznie. Jeżeli zainteresowała was ta rozmowa, to już w czwartek o 4:00 Jacek Santorski będzie gościem audycji Zaprojektuj swoje życie, gdzie porozmawiamy nie tyle o Jacku, bo ta rozmowa już się odbyła, ale o postpandemicznym, czy też przywództwie nowej ery po okresie pandemii. Zapraszam was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam was na app.santorski.pl. Zobaczcie, czy przypadkiem ten program nie jest dla was.